I witajcie w nowym odcinku Studio Marcos Vlog. Ja jestem Marcos, jakby ktoś mnie nie znał. I dzisiaj wybieram się na plan filmowy nagrać furę Krystiana. Zobaczcie zresztą, jaka to będzie fura. Miłośnicy oczywiście motoryzacji będą mieć nie lada gratkę oczywiście. Dzisiaj biorę ze sobą oczywiście tutaj, znowuż oczywiście, biorę swojego Lumixa GH5S. Będziemy troszkę z gimbala nagrywać, troszkę ze statywu, na którym stoi w tym momencie G7. Biorę też oczywiście drona, to jest akurat kontroler, no ale dobra. Biorę ze sobą również drona, żeby jeśli się uda nagrać jakieś fajne ujęcia z góry. Tak, pogoda oczywiście nie dopisuje, bo deszcz leje od rana. Cóż zrobić, ale wpadliśmy na pomysł z Krystianem, żeby nagrać to na pod dachem, tak? Co prawda ten dach jest dziurawy i tam na pewno będzie gdzieś woda ciekła, lała się. Wybierzemy sobie jakieś takie fajne miejsce, żeby było w miarę sucho. Dobra, ja tak wam powiem, że widzimy się w tym momencie w aucie. Ja się spakuję już do końca. Ewentualnie zobaczymy się już na tej hali. Witam was z powrotem, tym razem jesteśmy już na hali w starym Geronimo, jest ze mną oczywiście Krystian, czyli właściciel tego cuda. I właśnie zaraz przejdziemy do rzeczy i będziemy nagrywać to cudo. W każdym razie chciałbym z wami się podzielić, że znowuż szczęście do nas się uśmiechnęło. No i mamy zalaną całkowicie tutaj podłogę, tą powierzchnię, co nadaje fajnych refleksów światła. I będzie naprawdę materiał dzięki temu, no bardziej to wzbogaci ten cały materiał, tak? Tak więc zwracajcie uwagę też na rzeczy, które nas otaczają i które są właśnie takie nieprzewidziane, bo to właśnie dzięki temu, dzięki tej naszej improwizacji i zdolności dostrzegania tych wszystkich rzeczy, te filmy są właśnie dużo lepsze. Dobra, przechodzimy do rzeczy. No i co? Jesteśmy prawie po nagraniach. Jeszcze tylko zostało jedno ujęcie, a mianowicie ujęcie stacyjki, czyli jak kluczykiem odpalamy auto. I będzie już po problemie. Z dronem był taki problem, że już się naprawdę ściemniło. I no niestety ten dron do nocnych ujęć się nie nadaje, czy do też właśnie takich ciemnych miejsc. No i z drona mamy tak naprawdę jedno ujęcie, które prawdopodobnie wykorzystam tylko do vloga, a nie do tego filmu Krystiana. No ale to się dopiero wszystko okaże na komputerze. Zresztą czujników też nie wyłączyłem, co powodowało bujanie dronem, ale to już jest, tak wiecie, do opanowania. Nie wiem, czy mnie słychać, ale chyba słychać. Dobra. No ale już pakuję sprzęt. Zaraz padamy do domu, zresztą tak się rozpadało, że dobrze, że nagrywamy pod tym dachem. Zresztą jak już mówiłem na początku tego filmu, że fajnie, że ten deszcz popadał, bo mamy ten mokry grunt tutaj, tak? Tą mokrą podłogę. I fajnie mówię, te refleksy światła, to one zrobiły tutaj robotę, nie ja. Czyli mówię, szczęście nam dopisało. Zresztą może ja też zrobiłem jakąś tam robotę.
to już sami ocenicie, bo filmik będzie pod tym, w opisie będzie, tak, pod tym filmem. Ale pewnie z czasem, bo najpierw wyjdzie ten chyba vlog, a raczej już wyszedł, a chyba będzie później filmik. Będziecie zresztą obserwować, tak? Dobra, tu mam spakowane. Łyk wody i lecę do auta nagrywać. No i tak, sprzęt spakowany, mimo tych wszystkich perypetii z pogodą udało się nam ściągnąć materiał taki jak miał być. No i co nieco o autku i o sobie opowie oczywiście Krystian. Siemanko, z tej strony Krystian. Siedzimy sobie w starej poczciwej Jetcie MK2. Jest to autko z 91 roku. Udało mi się fajnie kupić, bo jestem rok czasu właścicielem samochodu, ale autko jest, no można powiedzieć, w stanie kolekcjonerskim, to znaczy w pierwszym lakierze i kurczę, no lacharkę tak naprawdę ma taką, jaką wyszło 29 lat temu. Poszukiwałem dobrej bazy na tak zwany German style, czyli po prostu niżej, szerzej, gładki ryjek tak zwany, i żeby to miało ręce i nogi. Udało mi się trafić bardzo fajną bazę, za co mogę podziękować poprzedniemu właścicielowi. Razem z kolegą pojechaliśmy, oglądaliśmy, kurczę, nawet nie 10 minut pakowaliśmy na lawetę i dzisiaj możemy w niej jechać. Zrobiłem sobie po swojemu najważniejsze rzeczy, które miałem zrobić, przede wszystkim, no, żeby wyglądała jak wygląda, i mam nadzieję, że cieszy oko i cieszy również kamerę. Zapraszam Was do serdecznej subskrypcji tego kanału oraz lajkowania. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania związane z samochodem, to zapraszam w komentarzach, na pewno odpowiem.